Witam. Pierwsze, co zrobię, to wejdę do wody. O, jak dawno nie byłem na rybach. Przeważnie las, grzyby. I teraz, co pierwsze zrobię, to wejdę do wody i się ochłodzę. Bajecznie. Bajecznie, Pyzuś. Nie inaczej. Ojejejej, ajajajaj. Jak pięknie i przyjemnie. Siema, Pyza. Kolejny wypadzie na rybki, nie inaczej, więc zaczynam dzisiejsze wędkowanie oto na Kielcoku. Na tą chwilę, drodzy Państwo, jest... No, się wyłączyło. Czyli nie podładowałem zegarek i tak to mniej więcej wygląda. Na tą chwilę jest 14.14, niedziela 25 sierpień 2024. I w ten sierpniowy dzionek nakręcę dla Was jakiś materiał oto z tej wody. Czyli najpierw musiałem się ochłodzić i teraz... zarzucę dwie metody. Połowimy do wieczora w ten niedzielny dzionek, a co uda się złowić, zobaczycie sami. Więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, ktoś lubi jarać przy moich filmach, i jedziemy z tym filmem, bo już późno. Na hulajnodze złapałem gumę, wiecie, po lasach ostatnio jeździłem hulajnogą, po ściółce leśnej, patykach, wiecie, małe koła, ciężko było jechać, ale coś się tam znalazło, uzbierało, trafiło, ale przebiłem oponę, więc szybko wziąłem rower i na rowerku na Kielcoka. Teraz zarzucam jedną z wędek i zobaczymy, co jak zanętę odmrożoną, nie inaczej. Wziąłem dwie przynęty, jedną dwie przynęty, jeden z dipów i tak, aby jakoś to na rowerku dojechać, za dużo towaru nie brałem. Oczywiście damy zalewkę, przynętę dopalimy. Jeszcze haczyk się zaczepił. Niedobrze. Ok. Dopałka. Ok. Zanęta odmrożona. To ma być fajnie, szybko. I wykorzystam zanętę z ostatniego wędkowania, czyli z urlopu, gdzie złowiłem życiówkę. Z tamtego czasu mam zanętę, którą odmroziłem. Tu jest klipowane oczywiście. Tylko wezmę, odwinę, tak aby nie złamać szczytówki. Coś mi się ciężko rzucało tam, ale trudno, już mi nie chce się przekładać, urywać. Tutaj nieprzełożone jest. Gdzie tu mam nieprzełożone? Tu jest nieprzełożone, ale to nie przeszkadza. I do klipa. Do klipa. Do klipa w stronę ławki. Ok, do klipa. Zwinę trochę i postawię. Ok. Ok. Tu trochę podniosę wyżej. Nie, nie może być to wyżej. Tu trochę wyżej. Tu trochę wyżej. Ok, pomału, Pyzuś. Ok, jak sobie stoi. Jedną mamy wędkę zarzuconą i teraz drugą na sygnalizator brania. Szybka piłka jest i druga. Trigalik bungee, przynęta, zanęta dociśnięta, luźno, nie schowana. Szybciej będą brania. Nie chowam ostatnio przynęt w środku, stosując, jak to się mówi, w metodzie pułapkę. Luźno, luźno z boku. I tak mniej więcej ostatnio łowię. I w miejsce, gdzie będę wędkował, do przodu, bez klipa, tu otworzę wolny bieg, niech sobie leży. Niech sobie leży. Sygnalizator brań, tak aby mniej więcej szarpnęło i było w pytkę. Naciągnę delikatnie. Wolny bieg otworzę. Ok.
i mamy dwie wędki zarzucone. Jeden pokrowiec, plecak oraz rower, dwie przynęty, dwa dipy i zanęta odmrożona. Piwo bezalkoholowe oraz woda sodowa i wszystko, czego mi trzeba w dniu dzisiejszym. A teraz znów wchodzę do wody, bo naprawdę dawno nie byłem nad wodą. Tylko las i grzyby. A ja kocham też wędkować. A było ostatnio trochę ciepło, więc trochę zaniedbałem wędkowanie. Ale były grzyby, a teraz grzybów na razie nie ma. Więc woda, woda i wędkowanie. I czas spędzony na wodą, łowiąc ryby, dokładnie. Ojej, jak fajnie. Oj, 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 oj. Dobrze. Czekam na pierwsze branie, pierwszą rybkę. A czy będzie? Zobaczcie sami. Może być bez ryby, bo już późno. Ale myślę, że coś chycę. A co? Zobaczcie sami. Więc zostańcie ze mną. Bo chyba jesteście, drodzy widzowie, ciekawi, co i jak popołudniową porą niedzielną na Zalewie Kieleckim. Mam odjazd. Pierwsze branie było też na wędkę z sygnalizatorem, ale nie wcięła się ryba. Śluz był, to prawdopodobnie był leszcz. Śluz był na przyponie. Odjechało konkretnie. I teraz zobaczymy, co będzie, czyli pierwsza ryba niedzielna. Na leszcza to wygląda. Zobaczymy. Na razie nie widzę. Leszcz. Więc nie wziąłem podbieraka, tak aby na rower być bardziej mobilnym. I mamy leszcza. Czyli piękną łopatę. Dokładnie. Czyli piękną łopatę. Po raz pierwszy. Piękny baja. Dobrze, ok. Dobrze, że mnie nie ubrudził. Ok, i przerzucam zestaw i pierwsza ryba niedzielna zaliczona. Jest coś, branie było, ale coś chyba niedużego. Zobaczymy. Na lewą teraz. Na leszcza mi to chyba nie wygląda. Boleń? Boleń. Chyba będzie boleń. Chyba, że jazik mały. Nie, boleń. Więc mamy pierwszego bolenia niedzielnego. Chodź tu, chyba, że się odczepisz. Nie mam podbieraka. I mamy bolenia. Po raz pierwszy. Dobrze. Odczepię. I boleń wraca. Baja. A ja przerzucam zestaw. I wędkujemy dalej. Jest kolejne branie. Sygnalizator, jak to się mówi, zagrał. Więc mamy jakąś rybkę. I znów muszę wejść po kolanka do wody, bo nie wziąłem podbieraka, jadąc tu rowerem. Chyba będzie leszczyk. Zobaczymy. Leszcz. Ładny leszcz. Ładny. Leszcz.
Chodź tu do Pezusia. Chodź tu, nie miałem jak go złapać. I taka ładna rybka. No i nie zrobiłem. I nie zrobiłem zdjęcia. Poszedł. I nie zrobiłem zdjęcia. Trudno. Jest coś, ale coś niedużego będzie prawdopodobnie. Na leszcza mi to nie wygląda, bo coś za słabo idzie. No zobaczymy, coś jest. Bolek? Czy jazik? Co mamy? Bolenia. Jednak boleń. Więc chodź tu do Pyzusia, Bolku. Jest boleń, drugi boleń, tym razem na czerwonego. Boleń. Baja. A ja przerzucam zestaw. Odjazd był konkretny, widzicie krętlik, jak stoper gumowy odjechał wysoko. Więc przerzucam zestaw i wędkujemy dalej. Dwa bolenie i dwa leszczyki. Jak na tą chwilę. Mamy kolejną rybkę. Miejmy nadzieję, że tak jak wcześniej leszcz, czyli prawa leszcze, a lewa nieduże bolenie. I zobaczymy, wejdę i rybkę podbierzemy ręką. I jeszcze z pół godziny posiedzę i niedługo już będę kończył ten niedzielny wypad. Co mamy tutaj? Ładnego chyba leszcza, nie widzę jeszcze. O, karpik mały? Na leszcza mi to nie wygląda. Na leszcza, no mały karp. Mówię, na leszcza mi to nie wygląda, bije, więc mamy małego karpia, mały karpik. Chodź tu, podbieraka nie mam, tu jest mały kroczek. Chodź, chodź, chodź. Chodź, chodź tu do Pezusia. Chodź, 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 chodź. Poczekaj, 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 byku. Poczekaj. I mamy karpika ładnego. Ładny karpik. Baja. Mamy kolejną rybkę. Ale co, coś za słabo mi to idzie. Albo coś jest, albo było. Ale coś niedużego, niedużego. Może być boleń też. Zobaczymy. Co to jest? Mały leszczyk, ale mały, ale drobiazg. Zobaczcie, drodzy Państwo, jaki maluszek. Mniejszego tu nie złowiłem od dawna. Co to jest jeszcze? Jakaś hybryda? Co to jest? No taki mieszaniec. No ale wypuszczamy. Jak to się mówi, ryba. Ryba to ryba. Baja. I jeszcze jeden raz przerzucę. Już pomału będę zaraz kończył, bo już jest koło
19. To jeszcze jedno przerzucenie i niedługo będziemy kończyć. I drodzy Państwo, coś jest, to jest ostatnia ryba dzisiejszego wypadu, bo jeszcze muszę się spakować. No i wiecie, teraz już przed 8 już jest ciemno, więc tak jak mówię, ostatnia ryba i pomału pakuję sprzęty i kończę na dzisiaj ten wypad. Widzicie, pod wieczór brania się zaczęły i chyba znów karpik będzie. Coś idzie, na leszcza mi to nie wygląda. Co to jest? Nie, amur. Raczej nie amur, tylko przepraszam, jazik. Mały jazik. No chodź tu do Pyzusia. Jaś czy boleń? Nie, boleń. Boleń, boleń. Myślałem, że jazik. Boleń, ale już ciut większy. Ciut większy. Boleń. Więc widzicie sami, bolonek, baja. A ja już zawijam się i jadę. Narka. Więc dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną, na dobre i złe. Krótki film z niedzielnego wypadu. I jadę do domu. Cześć.